Czyli co, masło roślinne? No to jak kto lubi, ja zawsze używam tego. 4 łyżki, tak? Tak. I trzeba rozpuścić. To nie jest tak idealnie. No, 4 łyżki, wiadomo. Jak weźmiesz na łyżkę, nabierzesz, no to ciężko tak. Czy to jest płaska łyżka, czy to jest pełna łyżka? Ja zawsze troszeczkę więcej. Po prostu. No, oko. Myślę, że też będzie dobrze, tak? To są 2 żółtka, więc w jednym jajku. Ale to co, trzeba... Nie jajek? No bo tu są same żółtka potrzebne, więc do każdych 3 szklanek mąki jedno żółtko. Aha. Ciekawe, ile tu będzie. Nie, to jest jedno. A, to jest jedno. A to wtedy ta pani, co się pomyliła i dała... Mhm. Ale zobacz, to jest większe i będzie... Tu będą 2. To jest jakieś duże, no rzeczywiście. A, niespodzianka jest jedno. Jedno? O kurczę. A ostatnio... O, znowu. Ostatnio, co braliśmy, to za każdym razem było 2. Tutaj też na pewno jedno będzie. Ja lubię, jak się czas. Teraz woda gorąca i... No i dajemy. Tu powoli trzeba leć, żeby to kurcze... No i uważać na siebie, żeby się nie poparzyć. No, nie poparzyć. Ja kiedyś tak rękę wlałem, wiesz, wiem raz właśnie wlałem gorącej tej i od razu włożyłem palce tu. Będziesz jednak mi potrzebny, bo trzeba mi jeszcze 3 szklanki nalać. Poproszę jeszcze jedną. Ostatnią szklaneczkę. I co, później żółtka, tak? Tak. No ja sobie będę pił kawkę. Dobrze. Łyczka? Nie. Na pewno? Ale jednak spróbuj. Nie. Nie nauczysz się. Nie, po prostu nie wiesz, nie mam ochoty na to. Bardzo dobra. Trochę bitej śmietany. Ta bita śmietana taka sztuczna trochę. Ale dobre. A ty myślisz, że gdzie? W sklepie to co? W sklepie? W jakimś barze? No nic innego. No nic innego. Chyba, że drożej zapłacisz. To nie wiem. Nie wiem, na jakiej. Wiesz co, tak naprawdę to się nigdy nie przyglądałem. Dostawałem jakąś tam kawę. No słuchaj, dostajesz z mleczkiem po prostu, tak? A, no to jest okej. Okay. No. Wiadomo, jakieś zagęszczone czy zwykłe tak mleko, no to okej. Okay. Wałki mamy do walenia, w sensie rolowania, tak? Nie, wałkowania. Wałkowania? Tak. Naprawdę? No, ja myślałem, że walenia. Jedynie jest chyba marmurowy. Już go zdążyłem rozwalić. Rączka wyskoczyła, ale trochę go zreperowałem. Drugi jest drewniany, lekki. Dla mnie to wszystko jest delikatne. Ja chcę jeszcze kupić taki wałek. Bez tych rączek, tylko sam, troszeczkę dłuższy, ma chyba 70 cm, 60, może 50 tak na oko. I tam chyba już nie będę miał co rozwalić, nie? No to nie powinno się. No nie powinno, natomiast na ten kamienny, czy tam marmurowy trzeba uważać, bo jak spadnie na podłogę, to chyba będą płytki do wymiany. No, albo panele, zależy kto co. Dokładnie. Będziemy patrzeć, zobaczymy, z czym będzie lepiej robić to. Rzuciłam żółtka. Rzuciłaś żółtka? No. I nic nie mówisz. No i mówię właśnie. Może ja cię później zastąpię. Myjesz sobie ręce. Możesz mi pomóc, tylko rękaw podciągnąć. Aha, okej. Okay. Dzięki. Po sam okieć. Co, robimy zmianę? Jeszcze daję radę. Będziesz, tutaj... będziesz miała tutaj, wiesz... No bo to jest duża ilość ciasta na raz, wiesz, ja z reguły robię
połowę tego, ale nie chce mi się kolejny raz tego grzewać. Nie, no dobrze, pewnie, że tak. Robimy raz i koniec, nie? Nie, ja widzę, że to już... Ja muszę tutaj przystąpić do tego. To jest ciężko. Dobra, mamy masę. Ciasto praktycznie, tak? Tak. Dołożyliśmy, jeszcze nie pokazywaliśmy przed chwilą. Jeszcze zziajany jestem. Masło rozpuszczone, tak? Tak, które miało być dołożone wcześniej. No, ale... się trochę zapomniało. Ale ogarnęliśmy ale sprawę. Ale jest, zobaczcie, jakie fajne. Ociągnące. Właśnie tak, o to jest, chodzi. Nie jest twarde, tylko fajnie tak, tak. Pracuje. Dokładnie. Tutaj już jeszcze żona trochę pokazuje, ale... No, chyba ja zrobiłem w 90%. Już się tak nie chwalę. Dobra, później pokażemy dalej. Ja teraz ładne robię tylko... Tak? Co robisz jeszcze? Tylko wydłużam ładnie, aha, żeby dobrze kroić na... No tak, tak, tak. Na takie drozwałkowa... małe... Drozwałkowa. Dokładnie. Będziemy ładne robić kółeczka. Okej, to później pokażemy. Dobra, mamy rozwałkowane. Najlepsze... Najlepsza wielkość do robienia mamy wirogów. Mamy wszystkie plastikowe i nic albo się są nie nadaje. Ogromne, albo są małe. Tak. A to jest odpowiednia wielkość. I to już jest przetestowane przez kilka... Moich rodziców nawet. Tak. I my robimy już, nie wiem, kilka bo razy. Bo szukamy ogólnie, żeby kupić właśnie odpowiednio, że tak powiem, profesjonalne, ale zawsze nam wielkość nie odpowiada. A małych pierożków się narobić godzinami i stać przy nich lepiej. To jest żadna sztuka. Tak. Naprawdę. Także my z tego korzystamy. I później jak pokażemy, to jednak te pierożki wcale nie będą takie wielkie. Tak, dokładnie. Ile to może mieć? Około 10 cm? Mhm. No musiałbym to zmierzyć dokładnie. Mamy i pierwszego. Do tej wielkości, zobaczcie. I czy to jest duży pierożek? Nie. Bo ja uważam, że jest tak no sam raz. I co? Palcami, tak? Bo można tak, zrobić to widelcem. Jak ktoś lubi, to można dodatkowo zrobić widelcem, tak. Ale ja już się w to nie bawię. Dokładnie zmierzyłem tą puszeczkę po konserwie. 10 cm, tak jak powiedziałem, 10 cm. Natomiast pierożek ma, ja wiem, ile to będzie by około... Czekaj, weźmiemy w ten sposób. No nie ma tych 10 cm z 8 do 9 cm. A później co, jak się ugotuje, to co, on się mniejszy czy zwiększy? W sumie? Nie, one podobnie wyglądają. Utrzymują tą wielkość może taka... Może bardziej wtedy są płaskie tylko. Mhm. Ale ciasto rośnie. No. Tak, jak się ugotuje, no, czyli... nie są nie wiadomo jakie duże, bo one później wystygną i są troszeczkę mniejsze. Oliwia jakby chciała, to by nam pomogła. Ale Oliwka, uczysz się, prawda? Dobra, to niech się uczy, bo byśmy się pobawili pewnie właśnie z tym widelcem, czy... Ale to przecież można później, to w tej chwili nie robisz tego, tylko jak porobisz pierogi, to wtedy dopiero tak? Robisz widelce. Aha, okej. Okay. No dobra, to jedziemy z tym koksem, bo to jest sporo ciasto, to jest sporo ciasta, to jest połówka. Druga jest połówka zawinięta. Żeby nie schła, bo... Tą właściwie też można przykryć. No dokładnie, ja już będę tutaj dalej to wałkował, tak? Okej. Okay. Dobra, baterię zmieniłem, można nagrywać dalej. Nie wiem, na godzinę czasu w tym GoPro, kurczę, starcza tej baterii naprawdę słabo. Na szczęście mamy drugą. Dobra, w sumie dużo to my nie mamy, na razie jest początek. Ale jak się rozkręcimy, to... No i pierwsze mamy, tak? Wyglądają bardzo ładnie. Później się dowiemy, jak smakują. Dokładnie. No, ale jeszcze źle nigdy nie smakowało. ale takie są dobre i później na baterii przysmażone też są pyszne. Jeszcze lepsze. Chyba jeszcze lepsze są na baterii, no, co nie? Właśnie. Ja tak uważam. A ty, Oliwia, jak myślisz? Na baterii. Na baterii. No to teraz też zjem. Ale teraz też zjesz. To smacznego. Dobra, mamy gotowe. Wyszło 140 sztuk. Przynajmniej tutaj 140, bo 10 już chyba... Więcej. Zjedzonych. Więcej niż 10. Więcej niż 10, no ale nieważne. I z tych, ile kilogramów zużyliśmy mąki? 2 kilogramy. 2 kilogramy, z 2 kilogramów mąki.
Praktycznie do tej mąki tylko co? Jajka, żółtka, masło rozpuszczone i wody te. No tak, było na początku. Gorąca woda. I to by było na tyle. Teraz weźmiemy je, jak przestygną, do zamrażarki. Zapakujemy i na święta będziemy odgrzewać to na patelni. Z cebulką. Tak jest.